No tiene negocio. I don't know, these maps. It should be right around here somewhere. Look, it's right over there. Sí, te pareces muy guapa ahora. Ay, papi. Adelante. Bien, bien. Sigan. Presidente. Cześć moi drodzy, witam was w drugim odcinku gry strategicznej Tropico. Muszę wam powiedzieć, że miałam pewien problem, jeśli chodzi o prawa autorskie, bo po pierwszym odcinku przyblokowali mi film ze względu właśnie na prawa autorskie dotyczące muzyki i intra, które było, więc nie wiem, czy to intro, które pamiętacie z pierwszego odcinka, pojawi się w tym drugim. Na razie film jest. Nie mogę na nim zarabiać, ale ja nie zarabiam na szczęście na filmach, więc problem się rozwiązuje, problem się nie stworzył w ogóle, więc nie przejmuję się tym na razie i gramy sobie w kolejny scenariusz i będę losować, oczywiście, że będę losować. Ostatnio była turystyka i klub Tropico, więc losujemy teraz drugi scenariusz. No gra się przyjęła średnio, jeśli chodzi o oglądalność, ale postanowiłam, że będę nagrywać Tropico, bo lubię Tropico. Dobra, co tutaj? Park? Triasowy. Okej. Ktoś może ty sam wpadł na wspaniały pomysł, aby przekształcić Tropico w farmę dinozaurów? Ale raptory z tego Zaurus i ich koledzy potrzebują dużo miejsca, a Tropico nie jest. Tropico jest już bardzo zatłoczone, ale masz pomysł, jak rozwiązać ten problem, prawda? Przecież właśnie dlatego jesteś El Presidente. Okej, to jest raczej z tropikalnej, z rajskiej wyspy, bo nie kojarzę tego z podstawy. I bardzo ciekawe, co ja będę musiała zrobić. Mam za dużo ludzi i muszę się ich pozbyć. To może być ciekawe. Zdarzenia losowe. Co tu mamy? Ustaw. Jesteś szalony, prezydente? Występują często, występują regularnie, czasami, rzadko. Wyłączone. Wezmę rzadko. I zdarzenia losowe, z tego co się domyślam, to są zdarzenia typu huragan, powódź, ulewne deszcze. Takie bardziej klimatyczne sprawy, ale spróbujemy. Jestem ciekawa tego scenariusza. Czy serio każą mi powystrzelać moich poddanych? Zaraz zobaczymy, co napisze mi w raporcie mój doradca. Prezydente, nie masz bardziej lojalnego zwolennika ode mnie, dzięki. Jak wiesz, zawsze się z tobą zgadzam. Właśnie z tego powodu muszę przeklasnąć twojemu genialnemu pomysłowi, aby zmienić Tropico w ośrodek hodowli dinozaurów, tworząc nową atrakcję turystyczną, prezydencki park triasowy Dinoland. Niewielu ludzi byłoby skłonnych podjąć tak wielkie wyzwanie. Jeszcze mniej zechce poprzeć takie fanaberie. Rzecz jasna, wasza ekscelencjo, istnieje jeden maleńki problem. Tropico ma wielu mieszkańców, z których większość dobrze się czuje na wyspie. Jeżeli chcemy zdobyć ziemię pod budowę prezydenckiego pałacu triasowego Dinoland, musimy znaleźć sposób, aby przejąć część, a właściwie większą część ziemi, którą aktualnie zajmują nasi obywatele. Wielu spośród nich nie ma praw własności do terenu i nie głosuje w wyborach. Jeżeli uda nam się ograniczyć liczbę ludności do rozsądnego poziomu, powiedzmy 100 obywateli, oraz zebrać w skarbcu ile dolarów? Ile mamy tam zer? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli mamy 100 tysięcy dolarów, będziemy mogli rozpoczynać budowę. Musimy oczywiście dołożyć wszelkich starań, aby przekonać obywateli do wyjazdu z własnej inicjatywy. Są też oczywiście inne metody, ale żadne wyzwanie nie przeraża El Presidente. Zobaczcie, jak mamy wyspę rozbudowaną. Tak rozbudowanej wyspy to nie miałam nigdy chyba. No, mała wyspa w sumie. Rzeczywiście, chociaż tutaj dinozaury by się zmieściły.
Dobra, czyli muszę zmniejszyć ludność o połowę praktycznie. Zanim włączy czas, to się rozejrzę, o co tutaj chodzi. Dom czasowy, nie mamy prądu pewnie, tak? No nie mamy aż tyle prądu. Hotele, ludzie, dobra, pracują. Tutaj mamy... Dobrze. A więc... Myślę, że... Jeśli chodzi o gospodarkę... To nie wiem, może sobie poradzimy. Jeszcze będę musiała ogarnąć to do końca. Ale jeśli chodzi o... politykę imigracyjną, raczej emigracyjną, to przydałoby się biuro imigracyjne, które jest gdzie? Tu? Nie. Tu. Aha. Aha. Czyli już mam ustawione, że precz z imigrantami. Okej, ale ja chciałam pomóc tropikanom opuścić wyspę. Fabryka mebli, wow. Nie wiedziałam, że coś takiego jest. O kurczaki. To co ja muszę tutaj zrobić tak naprawdę teraz? Muszę zdobyć na pewno pieniądze. Ale pozbyć się obywateli. Ciekawe, jak ja to mam zrobić. I to o połowę. Jakimś dekretem może? Łapówka, eliminacja, no tak, ale to dużo kosztuje. Tutaj było gdzieś, były społeczne. Opieka społeczna, nie, bo będzie za dobrze dla moich ludzi. Prohibicja, zakaz antykoncepcji, to będzie więcej się rodziło. Pobór do wojska. Modernizacja, ognisko z książek. Wybory to może nie. A pobór do wojska? Z poboru nie będą. Okej, nie. Nie, nie, nie. Zrezygnuję. Ale tak się zastanawiam, co mogłoby zniechęcić. No nie wiem, niska płaca, tyle tylko, że... tyle tylko, że będą niezadowoleni i może powstać jakiś bunt albo coś takiego. Poza tym potrzebuję też ludzi do pracy, jeśli chodzi o różne tutaj atrakcje, tak? Turystyczne. No nie mam pojęcia. Mam ja w ogóle tutaj jakiś szpital na przykład? Nie mam. Pracują ludzie. Dobra, na razie nic nie będę robić, na razie zobaczę, jak to się będzie mi układać wszystko. Wow! Ilu uczniów, a uniwersytet też mam? Twój rząd twoim przyjacielem? Aha. Głos robotnika. Tutaj ktoś miał mi płacić. Nie, to tylko frakcje. No nie, jeśli frakcje, to na razie... Na razie nie. No to tu się może ktoś zatrudni. Dom wczasowy. Domek na plaży. Luksusowy hotel. Wow. Dobra, ale... Serio? Tylu chcesz się aż szkolić? Niby fajnie, ale... Niby fajnie. Mamy tartak, fabrykę mebli. Wow, wszystko pięknie rozbudowane. A w ogóle ilu mamy tragarzy? Może trzeba będzie tragarzy więcej. No, na pewno. Zaraz. Co, ta babiczka nie żyje? Czy co? Moment. Praca. Gdzie to są tragarze?
No a jak? I to, o, mamy bezrobotnych. Na pewno trzeba więcej. Bo nie ogarnął tutaj tego wszystkiego. Przecież nie wiem, czy aż tak dużo jest, ale... jak to wszystko jest pięknie zrobione. Jeszcze podekorowane. Po prostu cudownie. Biuro projektowe chociaż mam? No, raczej tak. Tancerka z kabaretu? Wow. Departament Stanu. Pobawię się w proamerykańską i wydam dekret, niech mi coś fajnego przyniosą. Ale nie mogę delegacji handlowej. Dobra, pochwalę ich, to może będę mogła później. Proamerykańska nie będzie. I co, mam już tutaj w elektrowni odpowiednią ilość? Nie, nie mam. Jeszcze muszę dwóch pracowników zwabić. Bo tu się szkolą i głupio byłoby tutaj zwalniać, nie? Jak się wyszkolą, to przyjdą. Przynajmniej tak myślę. Tu zapłaci trochę więcej, niż oni zarabiają. Sobie wojskowi żyją. Powinni sobie żyć w dostatku. No i dobrze, zadowoleni są. Tylko widzicie, tutaj zamiast mi się zmniejszać, to mi się zwiększa liczba ludności. Kredyty na budowę? Nie! Tajny fundusz. Mimo, że nie mam tego w misji. Kurczę, no jak tu... O, jeszcze kolejny mieszkaniec. Mam tutaj jakieś rolne? Mam. Cukier. Cukier, kawa. Aha, rozbieżność w zarobkach. No cóż, bywa i tak. I tak tu będzie na razie. Niezbyt warunki, cukier. Tytoń? O, na tytoń ładne warunki są, to niech będzie. Kawa średnie. Na tytoń też średnie. Cukier zobaczę. Dała mi podwyżkę niechcący. Nie. Dobra, niech będzie ten tytoń. Ananasy. Na Tropico szybko przybywa ludności. Mamy już ponad 100 obywateli. Nawet 213. I nie wiem, jak się ich pozbyć. Aha, na razie nie mam pieniędzy. I bardzo nie mam pieniędzy. Kurczę. Tej turystyki dobrze by było, jakby coś mi tutaj. Luksusowy hotel. Tylko w jakiej to okolicy? Jakie ja mam słabe warunki na turystykę? Czemu tak? Aha, a przynajmniej już mam prąd. To dobrze. Przynajmniej tyle. Dobra, wypiękna restauracja. Domek na plaży, dom czasowy. Czyli to tak jak w tamtym odcinku mówiłam, że to jest po prostu dla moich mieszkańców ośrodek. Tutaj. Arsenał. Wow, ilu mam uczniów. Naprawdę, ile lepianek powstało. Kościół, ktoś tu pracuje? Pracuje. Tak, pogarszająca sytuacja. No, bardzo zła sytuacja. Nie pogarszająca się, nawet bym powiedziała. Tragarzy nie ma. Swobód obywatelskich. No, 11 tysięcy jestem na minusie, więc hello. Niedobrze. Dobra, muszę chyba tragarzom podwyższyć, mimo że to nie byłby dobry plan, ale potrzebuję tragarzy, żeby mi tutaj przewozili towary. No, mam zadowolonych obywateli jeszcze na razie. Co, więcej się osób zatrudniło? Nie. Rolnicy zarabiają dużo mniej, a nie chcą. Dobra. Co to, górnik? Nie, drwal. No cóż, może być tak. Mamy tutaj jakieś coś do wywozu? Drewno mamy.
No, a fabryka mebli działa? Gdzie ta meble tu? Prezydente, kasa państwa jest pusta. Zadłużenie wozowe wzrasta z dnia na dzień. Dziękuję, wiem. Widzę. Nawet turystyka nie pomaga. Mimo, że... Aj, trzeba było reklamę zrobić najpierw, póki można było. W ogóle mam tu jakieś atrakcje jeszcze? Kurczę, płaćcie więcej. Restauracja Wikwintna, niech nie chce przejść. Do kabaretu. Miejscowi widzę, nie turyści. I coś jeszcze mam z turystyki? Wozowy. Się zapchało, bo nie mamy tragarzy. I coraz więcej ludności. A dekretu i tak żadnego nie wydam, bo nie stać mnie. Skoro już pochwaliłam Stany, to mogłyby mi coś dać. 13 tysięcy. O, tutaj coś będzie, przynajmniej trochę. Dobra, na razie nie patrzę. No i co? Turyści, dlaczego nie płacicie? Bo są słabe warunki, może dlatego. Dobra, kilku turystów. Czterech? Dobra, sześciu. Ośmiu? Dziesięciu? No dobra. Trochę ich tam jest. No, trochę przyjechało. Tragarze wożą? Dobra, może się trochę odkuje. Trochę. Minus 16. Jeszcze brakuje mi jakiejś klęski żywiołowej. A zaznaczyłam, że taka może się zdarzyć. 230. Kurczę, jak tutaj pozbyć się obywateli? Nie wiem, jak się pozbyć obywateli. Się powykształcają mi tutaj. 19 tysięcy na minusie, wow! 13 tysięcy na minusie. A mam tutaj za mało towarów na eksport, żeby to się jakoś bardzo zmieniło. Delikatnie podwyższam. Nie wiem, może brak swobód obywatelskich by skłoniło obywateli, żeby sobie wyjechali. No spoko, tylko że nie mogę żadnego dekretu wydać, żeby wojsko wzmocnić, ale dobrze, tragarze wożą, a jestem tylko 3 na minusie. Okej, zaraz zobaczę, czy nowi tragarze się zatrudnili. Okej, są i tutaj jeszcze gdzieś było jedno biuro. Dobra, jest sporo. Sporo, niby nie tak dużo, bo tutaj będę miała na pewno przy... no... więcej pracowników, oni tak już nie nadążają. Powinnam jeszcze jakiś tartak wybudować, ale nie stać mi. Tak, zbieram tajny fundusz prezydencki, ale nie stać mnie. Nie zbieram nic, bo jestem ciągle na minusie. Ceda papai w górę, super, ale mnie to nie interesuje. Turyści, dobra, przyjechali kolejni. Ale co z tego, jak mi kurczę nie płacą? Prawie nic. No i co, panie turysto? Co ci się podoba, coś? No, nie bardzo. Dobra, eksport. Znowu będę na minusie? Nie, może nie. Może się uda. Być chociaż... Aha, i znowu rośnie. Tak, poprawa sytuacji taka... Wow, jestem 2 na plusie! A ilość mieszkańców wciąż rośnie. Ile jestem na plusie? Wow, 7, 6 tysięcy. Dobra, to czas, póki jestem na plusie, to czas, żeby wydać jakiś dekret. Reklama turystyki to jest 5 tysięcy. Kurde, dużo. Za dużo. Zmniejszyć trzeba swobody obywatelskie. Tylko...
stan wojenny. Nie lubią mnie. Modernizacja wojska. Dobra, to chyba będzie... Natychmiast wydam stosowne rozkazy. Tak, to chyba polepszy mój stosunek z wojskiem. Dobra, pochwalę jeszcze raz USA, to za zrobione, mój prezydent. Żeby mi coś... Eliminacja, łapówka. No już nie jesteś mi na pochwalenie. No cóż. W sumie jeszcze jedno biuro transportowe by się przydało, tylko nie wiem, czy będzie komu pracować. No ja bym nie chciała, żeby było komu, hehe. Dobra, może jakoś gdzieś bliżej. O, tutaj, tartaku. Biuro projektowe jest, ale nie mam zamiaru już za bardzo niczego budować, więc sobie pozwalniam ludzi. Tylko już pojedyncze budowle. Jacht tylko. Dwóch mało. Tutaj mam coś na wywóz? Mam. I to sporo. To dobrze. Kurczę, no jakie mam tych ludzi zmniejszyć, no? Jeszcze nie to, że... Dużo się dzieci rodzi. To jeszcze są zadowoleni wszyscy. No ja nie wiem, jak to może być. Jakość. Będą niezadowoleni. Tyle tylko. Chociaż... Dobra, zmniejszę im. Jakość. I nie wiem, czy to skłoni ich do wyjazdu. Chyba niekoniecznie, no ale... Spróbuję. Tu się nikt nie uczy, więc pozwalniam was. Pozwalniam nauczycieli. Prezydente, twój lud głoduje. Zwiększ produkcję żywności i to szybko. No to niedobrze, że lud głoduje, ale jak zobaczy, że Tropico nie wyrabia, to może sobie pojadł. Wsinął dal. Za chlebem. Chociaż myślę, że prędzej czeka mnie zamach stanu. No ale dobra. No i co, znowu na minusie jestem? Nie, dobra, lekko na plusie. Przydałoby się zareklamować, ale nie stać mnie. Bywa i tak. Mamy jednego pracownika. I stale rośnie. Nie no, nie może tak być. Aha, i jeszcze przecież miałaby 100 tysięcy zdobyć, a na razie walczę o tym, żeby nie być na minusie. Ajajaj. Mamy turystów. Może coś by zbudować dla tych turystów jeszcze, no bo to w sumie tak mało mamy tych atrakcji turystycznych, nie? Tylko nie stać mnie. Jak zwykle. Ile mamy tutaj dobrodziejstw? Niedużo. Siedzą w pubie? Wydają hajsy? No, tak o. Dobra, ale nie jestem wiele na minusie. A mam trochę towaru. No. Coś czuję, że to się szybko skończy, ta nasza gra. Co to za turysta? Turysta w feriach. Okej. Dobra, i będę na plusie. I tak, będę na plusie. Mhm. $300, spoko. Dobra. Myślałam, że trochę więcej. Jednak. 1000. Co tutaj mamy? Nie zadbało mieszkania. No, słabe mieszkania są z Tropico. Trzeba uciekać z Tropico. Tropico. Badziewne, naprawdę. Nie polecam. Nowi turyści, ale nie mam dla nich atrakcji. Czy ktoś tu się zatrudnił gdzieś? Halo, halo. Policja jest. No dobrze, jest bezpiecznie. Ale czy to jest dobrze? Aha, obniżają zadowolenie z pracy. No to może nie. Ale... Tutaj zbudowałam. No trochę jest.
to w ogóle nadąża? Tam było gdzieś bydło. Gdzie to bydło? Tutaj. Nie nadąża. Bydło i kozy chyba słyszę. Nie nadąża. No trudno. Mamy dużo drewna na sprzedaż. No fajnie. Bo tartak już nie wyrabia zapewne. Powinnam zbudować tartak. No ale kto by się tym przyjmował? No oczywiście. Nie ma mocy przerobowych. Zanieczyszczenie zwiększa produkcję. O, to by się przydało. Prezydente, część obywateli może żądać, aby w przyszłym roku odbyły się wybory. Więcej pni. No, też mogłabym rozbudować, ale nie rozbuduję, no bo nie mam pieniędzy, jestem głęboko na minusie. Fakt, że mam sporo na wywóz, ale to drewno, nie wiem, jaka jest cena drewna, chyba niezbyt wysoka, na pewno mniejsza niż mebli. A chciałam na razie trochę tu turystykę podrasować. Nie idzie mi w ogóle. No cóż, tutaj się w ogóle nam jeden docker zwolnił. I nie mamy pracowników. No cóż. Może czynsz im podnieść. A może nie. Tyle się osób szkoliło, teraz już nikt nie chce. No jest. Dysproporcja, niestety. O, wow, patrzcie, ile mamy hajsu. Dobra, to inwestujemy, skoro tak. Inwestujemy w turystykę. I korty pamiętam, że lubili. Sklep lubili, wolne słowo. Przystań lubili. Może i lubili. Plażę na pewno lubili. Gdzie to jest plaża? Jest tu plaża. Tutaj jest w miarę miejsce na plażę. To tu zbudujemy plażę. I robili korty, które można, w których można mieć wysokie ceny, więc bardzo chętnie, tylko nie wiem, gdzie im to postawić, gdzie oni w ogóle tutaj są, nie ma za bardzo miejsca już, ale tu jeszcze, o, jeszcze resztki, zobaczcie, zielonego, tylko ja chyba budowniczych pozwalniałam, trochę niedobrze. Rezerwat przyrody, pole do minigolfa, no. Tak, to zrobimy. O, i pięknie. I co jeszcze? Chciałam tartak rozbudować. To rozbuduję tartak, tylko go znajdę. O, jest tutaj. No i elegancko. Miałam turystykę zareklamować. O nie! Ajajaj. Ale może jeszcze dostanę trochę hajsu. 240, trochę się zmniejsza ilość osób. Dobra, reklamujemy turystykę. A nie stać mnie. Aha, bo szybko ubyło pieniążków. Dobra. Dawać dokerzy. O, i no i elegancko, i reklamujemy. Natychmiast wydam stosowne rozkazy. Co to USA mi nie lubi, czy co? Ja chwalę. Dobra, amerykańskie wsparcie reform. Nasi amerykańscy doradcy ekonomiczni zadowolenia się dostarczeni nam projekt, w którym będzie można budować lotniska i elektrownie za pół ceny. Słabe. Aha, wybory. Dobra, niech będzie. Jeszcze ktoś tutaj. Docker? Ale w miarę zadowolony. No dobra, mniejsza. Mniejsza o to, że mieszka w Lepiance. Bardzo chciałabym wygrać, ale nie mogę im. Nie mogę im polepszyć zbytnio losu. Będą chcieli zostać, a ja muszę się ich pozbyć. 17 turystów, wow! Wow, zobaczcie, jakie ładne obłożenie. Jeszcze jakby ktoś przyszedł pracować na tę plażę nieszczęsną. Tutaj babeczka za dużo mniej pracuje. Kogo by tu zwolnić? Biuro projektowe. Budują? Powinni budować. No, proszę tu budować mi.
Wow. Dobra, na czas wyborów coś im zrobię dobrego, tylko nie wiem co. Tutaj są opieka społeczna. Nie, to jest zbyt dużo. Obniżenie podatków nie stać mnie. Wow, ile trzeba byłoby zrobić. Nie wiem, może rozrywka? Już się robi, wasze ekscelencjo. Dobra, opieka społeczna, niech będzie. Jak sobie życzysz? Później się anuluje ewentualnie. Aktualnie zdobyłabym tyle, no dobra. Nie muszę się uciekać. Takich sztuczek. Na razie zdobędę te. Zdobędę, wygram te wybory na razie. Dobra, na razie zdobyłam. I anulujemy opiekę społeczną. Hehe, ale jestem okropna! Dobra, 20 tysięcy, okej, okay, okej. Okay. Na plaży ktoś pracuje? Nikt nie pracuje na plaży. Kogo zwolnić? Tutaj jakąś rolniczkę panią zwolnię, sorry, ale muszę. Już 10 lat piastujesz na. Przyjdzie tu ktoś? Urząd prezydenta. No, tak, przyjdź ktoś tu. Trzymać. Nikt tu nie przyjdzie. Dobra, hodowca bydła, a nie, tylko dwóch jest. Dobra, kawa. No, nie nadążam na tym. Nie wiem, czy to jest dobre. Chyba niekoniecznie. Zmniejszam ilość robotników. Będą mniejsze zyski, no ale... Muszę trochę turystykę podgonić. No i czemu nikt nie chce tu przyjść do pracy? Proszę mi tu pracować. Ajajaj, no. Budują. W wolnym dość tempie, ale budują. Dobra. Niech dwóch buduje tylko. Pozwoliłam ludzi. Jestem po prostu wspaniała. No i wraz nikt nie przyszedł tu. To gdzie oni pracują wszyscy? Jak ich zwolniłam? O. Mamy bezrobotną i nie chce pracować. Nie chce się wziąć do roboty. Widzicie ją? No i co? Proszę iść do pracy. A tu może musi być mężczyzna, czy nie? Nie wiem. Nie pokazuje, że musi być mężczyzna. A, chyba musi. O, kurczę. Chwila, to w tym biurze projektowym. Korty tenisowe. Czy ktoś tu chce pracować? Nikt nie chce tu pracować. No i co? Płaca. Aha, umarł. Czemu? Zagłodzony na śmierć pewnie. Zawoł. No to. Jeszcze nie tak źle. No. Spada liczba ludności. Spada. Miło, miło, miło. Tylko nie ma komu tu pracować. To jest niemiłe. A jakby to coś wyburzyć, co? Jak tu się wyburza? Nie ma tu wyburzania? Wydawało mi się, że było, tak. Jakby wyburzyć coś, typu na przykład... dom. Blok. A? I nie będą chcieli tu mieszkać. Nie, dobra, na razie się powstrzymam. Tylko najgorzej, że nikt nie chce tu pracować. 229. Dużo! Tu jest bezrobotna ta, która nie chce podjąć pracy. Ale tu musi chyba chłopak podjąć. Mi się wydaje. Mężczyzna. A mężczyzn potrzebuje jako tragarzy, więc nie mogę ich tam zwalniać. Chyba, że zwolni, ale tu też jest kobieta, tu też jest kobieta. Księdza mi brakuje. Fabryka mebli, ale nie prosperuje zbyt dobrze, więc sobie zwolnimy tutaj kogoś. Sorki, ale potrzebuję facetów do pracy. Gdzie indziej. Dobra, na razie tyle wwozowy, wywozowy. Dobra, na razie
Niech ktoś się zatrudni, będzie chciał. Dobra, jakaś babka przyszła. 63 tysiące, okej. Kasa państwa ma się dobrze. No i bardzo dobrze, i o to chodzi. Czy ktoś tu się zatrudnił? Nikt się nie zatrudnił. Czy ktoś się tu zatrudnił? Nikt się nie zatrudnił. To gdzie oni pracują w takim razie? Jak ja ich zwolniłam. Bankierzy. No fajnie mieć, ale nie zależy mi bardzo, więc zwolnię jednego. Tutaj. Nie, nie, nie. Policjantów nie chcę tak dużo. Dwóch starczy. Mam wojsko. Miałam wojsko? Nie, gdzie oni pracują? Tutaj. No ale dobra, wojsko to wojsko. Gdzie on jest? Gdzie on pracuje? Tutaj. Dobra, niech tak będzie. A w ogóle nie mogę nikogo zatrudnić, nie? Czy mogę? Granicznej agencji, ale nie chcę ludzi. Nie chcę się pozbywać ludzi. O! Ścieli drzewo. Fajnie, miło. Wow, 16 turystów. Bardzo miło. Nikt tu nie pracuje. I tutaj też. No to gdzież oni? Albo no wyjechali pewnie. Kurczę, no. Prezydenta, produkujemy zbyt mało elektryczności, aby zasilić wszystkie budowle na wyspie. Ananasy. Tytoń. Tutaj mężczyznę zwolnię. Kobietę zwolnię. Milutko, nie? O, wiejski dom. Mężczyznę zwolnię. Kobietę zwolnię. Kawa. Ilu tu mężczyzn pracuje? No nie może tak być, moi drodzy. Nie może tak być. Tartak? Nie, obóz grwali. To też muszę ich pozwalniać. Jestem okrutna, ale... Potrzebuję... O! I o to chodziło! Tutaj jeszcze potrzebuję kogoś. Zapłacę więcej nawet, jak ktoś tu chce przyjść. Dobrowolnie. O, za plażę płaccie więcej. Stać was. $26. No. Stać was. 212. No elegancko, patrzcie. Ubywa ludzi. Cudownie. A hajsy będą. A co to za jakaś taka... ta... babeczka. No i pięknie. 210. No cudownie. Nikt się nie kształci. No i dobra. I po co? Policjant przyszedł jako tragarz? No co wy mówicie? O! I nikt tu nie przyszedł. Za mało prądu. To akurat niedobrze. Dobra, w gazecie może być tylko jedna babka, po co komu więcej? W telewizji tak samo. Pewnie się zatrudniły tu. No i o to chodziło. I o to chodziło. Tutaj potrzebuję kogoś. Tutaj nie, tutaj muszę mieć ludzi, żeby mi tutaj obsługiwali. Zamożność naszego kraju stale wzrasta. No i super, tylko że... Lekarze są, no i dobrze. Chciałabym, żeby tu się babki przyjęły, ale... Ludzie mi umierają. Cóż, mówi się trudno. Nie no, że... Nie no, żartuję chciałam powiedzieć, ale nie żartuję, no. To źle! Ale mam taką misję. Okrutną. Nie, ja ją wymyśliłam. Los zadecydował. Dobra, tu facet, w ogóle... Wyłączam to. To są dwie babki. Tu są dwie babki. O, tutaj pan doktor mieszka daleko. Dobra, hajs mam. Nie mam domostw. No, muszą się wyprowadzać, niestety. Straszne rzeczy. Muszą się wyprowadzać, no. Tak to jest. No i silniki zatrudnił. O, tu się ktoś zatrudnił. To jest przynajmniej tyle dobrego. Dobra, niech tu się ktoś zatrudni. Tutaj ma.
Tu się musi ktoś zatrudnić, no. Też 10 dam. Ale oczywiście trzeba... Muszą więcej zapłacić za takie rozrywki, bo to nie może być tak tanio. O, ktoś pole mini golfa, tak, tak. Ktoś się wreszcie zatrudnił. Dobra, może trochę mniej. No dobra. To w miarę, jakiś dekret, reklama turystyki, owszem. Uważaj, to za zrobione, mój prezydente. No czemu nie mogę wydać? A jakie ja mam stosunki z USA? Nie lubią mnie polityka? Harmonia przeciętna. No. Ile razy mam jeszcze chwalić to USA? Ach, moment. Sojusz, o dobra, sojusz z USA i wtedy... Stosowne rozkazy. I wtedy może coś się uda, coś mi dadzą fajnego. Zobacz sobie, czy ja tego potrzebujesz tak naprawdę? Kampania reklamowa przemysłu. Może chwila, wyroby przemysłowe, cena. Dobra, jak ma być więcej pieniążków, to dobrze. To chcę. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze? Prezydente, twój lud głoduje. No to... Zwiększ produkcję żywności. Trudno. I to szybko. No i jak tam? Nie przychodzą turyści, no cóż. Czemu takie małe obłożenie w ogóle? Ceny jakie wysokie. Ale hello, czemu tak mało ludu tu? Czy ktoś się w ogóle kształci? Nikt się nie kształci. To zwalniamy nauczycieli. Mamy mało księży. Trudno. Wow, szacunek jaki mały. Zadowolenie? No, jeszcze w miarę, miarę. Mam 203 obywateli. Duże rozbieżności, no jak zwykle. Najważniejsze, że było wojsko zadowolone, a reszta się może układać. No i co? I nic, dobra. Muszę zbudować kolejne atrakcje. Sklep. Malutki sklep. Malownicze miejsce. Jest tutaj gdzieś miejsce, coś takiego? Tu jest. Tylko nie będzie komu pracować jak zwykle, no ale cóż. Tężnie. A może tutaj w ogóle ja mam coś takiego... Kurczę. To jest bardzo urocze. Kasyno? Czy ja mam kasyno? Nie mam kasyna. Ale nie mam też ludzi, żeby pracowali. No ale dobra. Może sobie jakoś z tym poradzę. Nie będzie kasyno. Kolejnych turystów mam. O, sklep. O, ktoś się zatrudnił od razu, super. Jakieś babeczki ze średnim wykształceniem. No i dobrze, płaćcie dużo, płaćcie dużo. Część obywateli może żądać, aby w przyszłym roku odbyły się wybory. Nie mogę. Nie może być wyborów. Przegram. Tragarze są? Wożą? Dobra, ale widzicie, jak się ładnie odkułam? No, no, nie ma nikogo. Mam dwóch budowniczych. No i co mi powiecie? O, jak ładnie spada, patrzcie, ślicznie. Wyższej uczelni, no i dobra. Tylko mam jednego wojskowego. To niedobrze. Wiem, że mam nie zatrudnić imigrantów, ale wojsko musi być. Co by się nie działo, wojsko musi być. No i co? A jeszcze nie mogę. Żadnego dekretu. Restauracja, super. Plaża. No zobaczcie, jak pięknie. A jak będzie tyle, to też przyjdziecie? Sklep wolnosłowy, super. O, jest jakiś chłopak. Aha, oni byli tu. Oni tu byli, tylko... Jeden lekarz, trochę mało. Dwóch księży też mało. O, czyżby to były może meble, albo jakoś tak?
Tu też nikt nie pracuje. Bo nie mam wyższej uczelni. Nie. Nie zgadzam się na wybory, zobaczcie. Jest... Przegram. Jeśli... A muszę się jeszcze obywateli pozbyć. Bo nie wiem, jak to zrobić. Dlaczego do tej pory... No, spada ładnie ilość, ale no... Jeszcze nie tak, jakby się chciało. Papaj, skoczyła. No, cudownie, tylko że... Nie interesuje mnie to. Sklep. A jak będzie tyle, to... Wow, a jak będzie tyle, to też przyjdziecie? Albo tyle? Jesteście bogatymi? No nie bardzo. 192... O! Zastanawia się, dlaczego nie wychwalasz publicznie jego kraju, skoro jest on naszym sprzymierzeńcem. Przekazał mi szkic przemówienia, długi, na 117 stron, które, jak stwierdził, będzie odpowiednie na tę okazję. Szepnął mi też, że amerykańska baza wojskowa w Tropico będzie wypłacać nam zaledwie $60 rocznie, a nie 1000, dopóki publicznie wyrazisz swojego poparcia dla narodu amerykańskiego. Co za szantaż. Myślę, że byłoby dobrze uspokoić naszego starszego brata z wielkim kijaszkiem i wydać dekret pochwały USA. Ale masz już. No przecież chwalę to USA i chwalę. Ale płacicie więcej. Czemu tu nikt nie przychodzi? Poprzedni ich, że przychodzili. No nie, rośnie obywatele. Dobra, o jeden spadło. Eksport? No coś tam jest. Doków dużo. No ale dobra, bo tam jest zawsze ich dużo. Lekarz jeden, mało. Produkujemy zbyt mało elektryczności, no i... aby zasilić wszystkie budowle na wyspie. No to źle. Bardzo źle, że mało elektryczności. Trzeba tutaj coś takiego zrobić, nie? Podstacja napięcia. Będzie lepiej. Przynajmniej tak kojarzę, że tak powinno być. Czy to prawda? Nie wiem. Uuu, mięsko na wywóz. Dobrze, dobrze. Policja. Policjantów. Tam się, kurczę, oburzają ludzie. Im się nie dziwię, ale... Tutaj mam w ogóle wojskowych. Ze średnim wykształceniem. Tu nie mam nikogo. Rośnie mi liczba mieszkańców. No kurczę! Nie może mi rosnąć liczba mieszkańców. W ogóle się wyprowadzajcie wszyscy stąd. Jak ich stąd wygonić? No tu jest za dobrze. O, masz, nie żyje, drwal. Odma płucna. Bieda. Niedobrze. O, pustacja napięcia. I co? I nic. Myślałam, że ona wzmacnia, ale chyba niekoniecznie. Ej, no znowu 200 obywateli. Ja nie chcę tak, żeby tak było. Wyższe kształcenie kobieta. Do czego potrzebowałam kogoś takiego? Departament stanu. Ale nie, to średnie wykształcenie. No ale dobra, może któraś z nich ma wyższe. Ma? Koniecznie. Tu musi być wyższe i musi być kobieta, więc już więcej nie zwolni tych ludzi. Nie ma prądu. Potrzebuję prądu. Dobra, ja zbuduję ten uniwersytet. Z bólem serca. Twój lud głoduje. Gdzie tu? Zmniejsz produkcję żywności i to szybko. O, jeden turysta się zabłąkał tutaj. Aha, osłabła. No cóż, trudno. Muszę się z tym pogodzić. Tylko pocztę? Reklama już nie działa? Jak sobie życzysz? Tutaj jakiś klub, to będzie może też dla turystów dobrze. Tutaj coś było, reklama przemysłu, no a jak? Natychmiast wydam stosowne reklamujemy rozkazy. Przemysł. Mhm, już niewiele, no ale dobra. Min
korci... już 20 lat od dnia, w którym objąłeś urząd. Tylko 10 lat mam. Panujesz dłużej niż wszyscy twoi poprzednicy. Mam tylko 10 lat na zmniejszenie. Dobra. Zburzę blok. Zburzę drugi blok. Nie będą mieć gdzie mieszkać, to się wyprowadzą. To chyba tak nie działa, ale... O, obca baza wojskowa. A, no tak, bo przecież mamy Amerykanów. Wow, dopiero zauważyłam, zobaczcie. Dobra, tego zwolnię, on się przyda gdzie indziej, skoro tu nikt nie przychodzi. Może ktoś w końcu przyjdzie. O, zmniejsza się. Dobrze, 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 o to chodzi. O, mamy już zburzone. No i dobrze. Proszę się wyprowadzać. O nie. Korpus oficerski, to niedobrze. Bardzo niedobrze, jeśli korpus oficerski... Czy oni są niezadowoleni? Powinni być zadowoleni. Mają chyba wszystko, co chcą, nie? Podwyższę im... mam nie najlepsze. Właśnie mi doniesiono, że marynarze żeglugi oceaniczne rozpoczęli strajk. Obawiam się, że w najbliższym czasie nie przybędzie nas żaden statek. Aha, czy to są te zdarzenia losowe? Boże. Ej, ale eksport, co z eksportem? Jaki strajk? Proszę mi tu nie strajkować. Aha, jeszcze ten. Nie, to oni strajkują? Nie. Nie wiem, kto to strajkuje. Dobra, za dużo tych dockerów. Dwóch starczy. Jak nie ma jeszcze przybyć żaden statek, to nara im wszystkim. No dobra, no to niszczymy kolejny dom. Chodziło mi o to, nie wiem, co ja tam zniszczyłam. Luksusowy dom niszczymy też. Zwykły dom niszczymy, taki niszczymy. W ogóle lepiankę, to może nie niszczymy lepianki. I wiejski niszczymy. Aha, to są te wydarzenia losowe. No to strajk marynarzy to akurat... Nic takiego bardzo, wiecie. Obcą bazę wojskową mogę zburzyć? Byłaby wojna z Amerykanami! Mogłoby być ciekawe. No ileż jeszcze będę się im podlizywać, zanim cokolwiek mi dadzą? Może w ogóle mi nic nie dadzą. Przyzwoite. Zadowolenie, Pentagon wyda, że zezwoliłam na budowę amerykańskiej bazy wojskowej. No spoko, ile jeszcze będę ich chwalić? Jak sobie życzysz? Zanim cokolwiek od nich dostanę. Skandal. Jestem niezadowolona. Aha, nie ma prądu. Hotel nie działa. O, najgorzej. O-o. Dobra, musimy zwijać tutaj swoją chyba produkcję w ogóle, więc... Jedna osoba w tartaku. Nie potrzebuję tragarzy w ogóle. Pozwalniam wszystkich. Dobra, wiem, że to jest ryzykowne. Tu w wykwintnej restauracji też nie potrzebuję ludzi. Sklep wolnocłowy, to tam chyba byli, nie? Tutaj mam dwóch, no to muszą... Drwale. Dwóch drwali. To i tak dużo. Tu nikt nie pracuje w ogóle. Tu jakieś dwie babki. O, jak ładnie spada. Krytykuje moją politykę, no trudno, nie jest szczęśliwe. Działań przeciwko rządowi. Robisz sobie coraz więcej wrogów. No cóż, trudno. Mogą się wyprowadzać. Wojskowych? Dobra, jeśli chodzi o wojskowych, to źle. Wojskowi muszą być szczęśliwi. Nie wiem, podnoszę im płacę, ale nie wiem, czy to tylko o to chodzi, czy coś więcej, co oni by jeszcze chcieli.
pobór do wojska, modernizacja wojska, no no. Co się robi, wasza ekscelencjo? Tu jest jeszcze biuro projektowe. Aj, jaj, 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 nie zauważyłam. Kurde, no. Najgorzej. Nie wiem, czy takie działania nie spowodują, nie wiem, zamachu stanu. Prezydenta, produkujemy zbyt mało elektryczności, aby zasilić wszystkie budowle na wyspie. A, ja to wiem. Nie mam w ogóle elektryczności. Ha. Bo ludzie pouciekali. Jaka szkoda. No i co? Kurczę, mam za dużo jeszcze ludzi, no. Co ja jeszcze mogę zrobić, żeby zrobić im gorzej? Tu nikt nie pracuje. Nie ma lekarza. Tutaj są tragarze. Za dużo ich, no szczególnie za dużo. O nie, jeszcze więcej ludzi? Opuszczajcie moją wyspę, moi drodzy. Proszę opuszczać moją wyspę. Nie musicie się już w ogóle kształcić. Czemu nikt nie przyjeżdża? No, będzie powstanie pewnie. A mam za mało wojska. A liczba ludności rośnie. Może mi Stany pomogą? No raczej nie. Dobra. Znowu dlaczego nie wychwalam? What? Lojaliści, zdrajcy. O nie. No i jest zamach stanu. Powstanie. To się kotłuje? Sami się wykończył? I wygrał? Czy o to chodziło? Patrzcie, jakie fajne powstanie. Dotrzymam. Ten to jest powstanie. Wow. Mój ojciec zginął w słusznej walce przeciwko al prezydente. Wow, najgorzej. To są lojaliści. Musimy przywrócić ład i rozdeptać powstanie. Ten umarł. Nasze władze są zepsute. Czas wesprzeć powstanie powszechne. Umieram. Poległy w czasie walki powstańczej przeciw rządowi. To są moi lojaliści, kochani. Chociaż potrzeby mają. A tu są powstańcy z tym. Z tą białą kurą. No dobra, czyli wykończył się sami. W sumie, czemu nie? Twój lud głoduje. Zwiększ produkcję żywności i to szybko. Mam mniejszą ilość zdrajców, mam większą ilość lojalistów. Wow, jak się zabijają. 160. Jaka szkoda. Nie żyje? Wow, wszyscy są nieszczęśliwi. Ej, a kto się w ogóle cieszy z tego powstania? A, trochę wojskowych. Krupier? To jest tak? Tak, hehe. Spoczywaj w pokoju, biedaku. O, w obronie rządu przed powstaniem. Moje dziecko zginęło w słusznej sprawie w walce przeciwko al prezydente? What? To w końcu co? No i... wykańczają się. Wszyscy. W ogóle ostrzeliwują? Uszkodzenie tylko 8%. No i dobrze. To jakiś emeryt biedny nie wytrzymał i padł.
w ukryciu mamy trochę tchórzy, ale większość jest lojalistów i zdrajców, jak tam ci się ujawnią. Mogę w ogóle jakiś dekret wydać? Mogę. Dobra, chwalę tu USA. Turystyka, no dobra, i tak nikt nie przyjedzie do mnie na razie. 153. No dawać! Za dużo was jeszcze tu. Boże, jaka jestem okrutna. Prezydente, część obywateli może żądać, aby w przyszłym roku... O, strzelają, dobrze. Się wybory. A w ogóle mam jeszcze wojskowych, czy już sobie uciekli ode mnie? Uciekli. To jest niedobre. A czy oni są po mojej stronie, czy co? Przywrócić ład, no to dobrze. A ty? Nie wiadomo. Wszyscy go lubią w pracy, no to dobrze. No. Prezydent, byłeś dobrym, powszechnie szanowanym wodzem, być może nawet zbyt dobrym, a jeśli trochę zbyt mało, zbyt popularnym, pytam cię o to, jako twój oddany sługa. Zostało nam tylko 5 lat, a na Tropico nadal mieszka 145 obywateli, natomiast w skarbcu znajduje się no, sporo pieniążków. Mieszkańcy są zbyt uparci, ekscelencją, i nie chcą wyjechać z własnej woli. Może trzeba pomyśleć o stosowaniu bardziej zdecydowanych metod. O, na razie będę powstanie, więc się tutaj nic nie da zrobić na razie. Powstanie zostało zgniecione. Oddanym znudziło się już oglądanie statków no. W porcie. Niby dobrze. Zapewnić mieszkańcom jakieś rozrywki. Zbrojne są zbyt małe. Niby dobrze, a jednak nie do końca. Wojskowego to ja zatrudnię. Ale... Robimy, moi drodzy, czystki. Zwalniamy ludzi. Totalnie. Wszystkich, których się da. Których się da, a których się nie da, to też. Też nie pracują, to już bez sensu. Dobra, tu babki pracują, ale nie mam turystów. Tylko ciekawe, czy to ja muszę mieć w danym momencie, jak się zakończy, to 100 tysięcy, czy nie, bo jeśli nie... Bo przekroczyłam już 100 tysięcy wcześniej. No nie wiem. No ja myślałam, że jestem już w miarę radykalna, żeby ich wszystkich stąd wykurzyć. Mam tylko 5 lat i o 40 za wielu obywateli. Nie mam żadnego lekarza, jeden ksiądz. Aha, mamy ich buntowników. Jak to wygląda? Niedobrze. 140. To i tak za dużo. Dobrze, bardzo wspaniale. Niech się rozczarowują. A ja się zgodziłam na wybory? Nie chciałam się zgodzić na wybory. No ej! No i mój plan wspaniały się nie udał. Nie sfałszują mi tych wyborów aż tyle. A wszyscy są niezadowoleni. Obniżka podatków coś da? To zrobione, mój prezydente. Dobra, skoro mam pieniądze, które się zaraz rozejdą i... Celem. Super. Natychmiast wydam stosowne rozkazy. Uważaj to za zrobione, mój prezydente.
No i co? 4 lata jeszcze. Mało. Dwóch buntowników. Czemu ci ludzie nie wyjeżdżają? Nie mają pracy. No. Tyle osób nie ma pracy, a oni nie wyjeżdżają. No i co oni robią? W ogóle ci ludzie tu, na tym moim tropiku. Ludzie cierpią z braku opieki medycznej. No to źle. Źle. W ogóle turyści nie przyjeżdżają już. Ciekawe czemu. Może chodzi o powstanie? Kurczę. Nie, jednak nie ma wyborów. Prezydenta, no to dobrze. Produkujemy zbyt mało elektryczności, trudno, aby zasilić wszystkie budowle na wyspie. No i tak jeszcze za dużo jest osób. Bu. Bardzo duże bu. No, zwalniam tych ludzi, a oni uparci wracają. Bumerangi. Niepotrzebnie zrobiłam te wszystkie dekrety. Dobra. Anulujemy. Anulujemy. Dobra, to rozrywka niech będzie. Obniżka podatków, no bez... 17 tysięcy, anulowanie to może nie... 139... 8... Co by tu zrobić? Mam trochę hajsu. Myślicie, że eliminacja? Dobra, spróbujemy wyeliminować losowe osoby. Gdzieś się pokazać. Dobra, tutaj mamy jakąś panią rolniczkę. Jak sobie życzysz? I wszyscy, którzy zobaczą daną eliminację, będą bardzo niezadowoleni. No i bardzo dobrze. I uciekną z takiego złego państwa, jak jest Tropiko. To tu jeszcze jest? Kogo wyeliminować? O, tutaj ktoś jest. Czemu się nie da? Obniżają szacunek. Okej. Tylko... no dobra. Natychmiast wydam stosowne rozkazy. Komu jeszcze? W ogóle może gdzieś w centrum najlepiej. Nie? Kto tu jest w centrum? Sporo ludzi. Co to jest, turysta? Da się go wyeliminować? Nie da się. No cóż, to nic. Jak sobie życzysz? Uważaj to za zrobione, mój prezydente. Już się robi, wasze ekscelencjo. Uważaj to za zrobione, mój prezydente. Natychmiast wydam. Uważaj to za zrobione, mój prezydente. Już się robi, wasze ekscel... Uważaj to za zrobione, mój prezydente. A da się w ogóle na tym raporcie to zrobić? No, da się chyba, czy nie? Nie da się. No to szkoda. Po 500, ej, uda się. Tylko jak sobie życzysz? Nie wiem, czy... Jeśli chodzi o pieniądze i skarb państwa, czy nie powinno być tutaj teraz 100 tysięcy? Prezydente, jak sobie życzysz? Tak mi się wydaje. To za zrobione, mój prezydente. Już się robi, wasze ekscelencje. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wpływać na moich tropikan.
Ile dekretów wydałam o eliminację? W ogóle jest komu to zrobić? Ach. Mam innego wojskowego. Przybył. No i? Nie no, zamach stanu, serio. Nie róbcie takich rzeczy. Nie można. A dlaczego on wbudował sobie lepian? Nie no. Lud głoduje. Zwiększ produkcję żywności i to szybko. Zamach stanu, serio. Poprzesz, no jak możesz. Ty też? No to fajnie, miło mi z tego powodu bardzo. Naprawdę. No i się kończy moja gra, moi drodzy. Spróbuję zatrudnić nowych. Ale... oni prawdopodobnie też wstąpią w szeregi. No, strzeliwują aż niemiło. Bardzo niemiło. Tu 35, no. Wasza Ekscelencjo, ten natrętny biznesmen z Ameryki znowu przeszkodził mi wsieście. Po raz kolejny domaga się wzmocnienia więzów ekonomicznych z naszymi zachodnimi sojusznikami i wysłania delegacji handlowej do Waszyngtonu. Prezydente! Co to znaczy i to na jakiej... i to na jednej nodze? Dobra, powiedział mi, że amerykańska baza wojskowa Antropiko będzie płacać tam tylko... nie wyślemy delegacji. Dobra, delegacji mogę wysłać. Nie mogę wysłać, bo mnie nie chcą. Nie lubią mnie. Trudno. Czy jest tu statek, żeby mi tutaj przywieźć wojskowych? Nie ma statku. Nie chce się pojawić statek. No to niedobrze. Bardzo niedobrze, bo mamy ile procent zniszczenia? 23%, czyli już... O! No i co? Poprzesz zamach stanu, czy nie? Nie wiadomo. Cygara. Zdusić! O! Wow, miło mi! To może wyeliminuję jednego tego zdrajcę. Przynajmniej jednego. A w ogóle policja tu działa, czy tu policja nie działa? Aha, nie. Zabili mi jednego, a tamten nie zabił żadnego. Fajnie, miło. Gdzie tu była policja? To jest policja? Dobra, nie chcę patrzeć. Ekscelencjo, z pewnością uda się jeszcze coś zrobić, prawda? Czas już się prawie skończył i obawiam się, że nasz kontrakt przepadnie. Jeżeli za rok od dziś nie będziemy w stanie przekazać firmom budowlanym miejsce pod budowę parku, aktualnie na wyspie mieszka nadal 136 obywateli, natomiast w kasie państwa zdeponowano 26403. No niestety. I zapowiada się na to, że... roku chyba nie wytrzymam. 44%? No chyba nie wytrzymam roku. Szkoda. Chyba, że... mamy trzech emigrantów i pytanie, czy zduszą?
dusi. Jeden z dusi, na pewno. Ej, to byłoby bardzo miłe z ich strony. Poprę? Serio? Czas wyjechać? Przyjechał dopiero. Jeden w ukryciu. Dwóch zdrajców i jeden w ukryciu. No fajnie. Spoko. Miło. Pozatrudniam ich, póki mam pieniążki. A, masakra. Zanim przyjedzie kolejny statek, przypłynie to 56%. I w ukryciu. Co za tchórz. Co za tchórz. 138, jeszcze się zwiększa liczba ludności. I czas mi się kończy, bo już jest sierpień 79. Kurde, za trudne są te misje dla mnie. Jacht. Statek. Moment, a jak wezmę, że nie obsługujemy tylko statki? To jacht nie powinien tu zawinąć. A. To czemu on zawija jednak? Aha, bo za późno pewnie to zrobiłam. No dobra. What? Aha! Już jest styczeń. Mój prezydente! Najwyraźniej ta dziura nie jest jeszcze gotowa na przyjęcie człowieka o takim geniuszu jak twój światły umysł. Chyba powinieneś opuścić wyspę, zanim ci obywatele wyspy, którzy jeszcze nie zdążyli z niej wyjechać, upomną się o twoją głowę. Proponuję skorzystać z wieczornego lotu do San Juan. No cóż. Może lepiej tak, niż mieliby. Miałabym zginąć w zamachu stanu, więc... Ale było blisko, znowu było blisko. Święta panienko, wydostaliśmy się stamtąd dosłownie w ostatniej chwili, prezydente. Wygląda na to, że ciężka praca dla niewdzięcznych tropikanów bardzo cię znużyła. Pozwól mi podtrzymać worki z pieniędzmi. Ty zaś może prześpisz się przez chwilę. A gdzie uciekniesz, mój kochany doradco? No cóż, no i kolejna misja ukończona, ale zakończona niepowodzeniem. Więc sobie nie ukończona. Wyrzucili mnie znowu po raz kolejny z mojej własnej osobistej wyspy. Ale nie poddajemy się. Ja się nie poddaję, jeśli chodzi o prawa autorskie, nie poddaję się, jeśli chodzi o grę. Będę próbować kolejny scenariusz, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję wam za dzisiaj. Jeśli znacie grę, jeśli macie jakieś pomysły, co mogłabym zrobić lepiej, żeby ją ukończyć, to bardzo chętnie się dowiem. Napiszcie. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to co? Do usłyszenia następnym razem. Cześć!